Dzisiaj okropna pogoda i deszcz. Deszcz pada w dolinie, w góry są całe zachmurzone. Jak podglądaliśmy kamerki, jak to wygląda na górze, to w ogóle masakra. Więc stwierdziliśmy, dzisiaj jest czwartek i jedziemy do nowo otwartego muzeum w Susz. Muzeum otwartego w styczniu przez Grażynę Kulczyk. I właśnie o tym należy pamiętać. Muzeum jest czynne tylko w czwartki, piątki, soboty i niedzielę, więc nawet jak się jest tutaj na nartach, czy na snowboardzie, czy na jakimś urlopie w Szwajcarii, to trzeba pamiętać, że w grę do odwiedzenia wchodzą tylko te 4 dni. Muzeum jest czynne od 12 do 17, chyba w jeden dzień jest dłużej. I jest też tam jakieś bistro, także mam nadzieję, że tam właśnie zjemy lunch. Nie mogę się doczekać. Muzeum Sztuki Nowoczesnej pierwotnie pani Grażyna Kulczyk chciała otworzyć w Poznaniu. Później był plan na Warszawę. No niestety typowo po polsku z takim entuzjazmem podeszły do tego władze i z taką wolą wsparcia i kooperacji, że finalnie pani Grażyna Kulczyk zdecydowała się to muzeum założyć, zainwestować te pieniądze po prostu tutaj i tutaj przenieść kolekcję. Także wielka szkoda, bo kolekcja, fantastyczna kolekcja, bo pani Grażyna sztukę zbiera od lat i to, co ma w posiadaniu, to jest po prostu doskonałe. Ta wspaniała kolekcja, no niestety nie będzie dostępna dla wszystkich widzów w Polsce, tylko trzeba będzie pokonać tamtą trasę do Szwajcarii, żeby ją obejrzeć. Także jest to ogromna strata i taka trudna, trudno się z tym pogodzić, bo ta chęć prywatnego jakby inwestora, prywatnego kolekcjonera, żeby coś tak fantastycznego zrobić, została tak potraktowana. To jest w ogóle naprawdę niesamowite. I śnieg zamienił się w deszcz. Przejeżdżamy przez przepiękny most Renzo-Piano. I żeby się dostać dalej, musimy skorzystać z pociągu, który przewozi samochody. I wjeżdżamy na pociąg. Dość wąziutko. I powolutku ruszamy. W zeszłym roku jechaliśmy już tym pociągiem odwiedzić znajomych w szkole na weekend na narty. Wjeżdżamy do Susz. Urocze miasteczko, położone w dolinie nad rzeką Inn. Susz. Muzeum znajduje się w starych zabudowaniach klasztornych, pochodzących ze średniowiecza. Najstarsza część tego obiektu jest z 1157 roku, ale na pewno z XII wieku, jakoś z połowy XII wieku. Pogoda jest niestety taka sobie, żeby podziwiać architekturę z zewnątrz, bo pada gęsty śnieg z deszczem. Także biegniemy szybko do środka, a oni już pobiegli. Kolejka do kasy. Słuchajcie, muzeum się cieszy ogromną popularnością, jak widać. Parking był cały zajęty. Jakiś uprzejmy pan tutaj z obsługi poprowadził nas do prywatnego parkingu gdzie indziej. Rejestracje na parkingu głównie szwajcarskie, ale też kilka polskich. Pierwsza praca, Adrian Rojas z serii Teatru Znikania. Praca również site specific Izabeli Gustowskiej. Dreams in Black. Sny w czerni. Pierwsza wystawa czasowa w muzeum koncentruje się na artystkach kobietach i na ich zaangażowaniu w życie społeczne, polityczno-kulturalne, w takim czynniku kobiecości. Czynniku kobiet, który odbija się w życiu społecznym. I praca jednej z moich ukochanych artystek, Moniki Sosnowskiej,
dekonstrukcja architektoniczna schodów, czyli specjalizacja Moniki. Wystawa jest nieprawdopodobna, a jedyny zarzut, który mam tak od razu, nie znoszę, kiedy w muzeum nie ma tabliczek przy obiektach, tylko trzeba śledzić to z jakąś rozpiską i tak dalej. Jest to bardzo uciążliwe i bardzo, bardzo nieprzyjazne dla widza. Zwłaszcza dla widza, który jest laikiem i który powinien mieć odbiór sztuki maksymalnie ułatwiony. Bo to tworzy takie wrażenie zamkniętego kręgu, że po prostu jak wiesz, to wiesz, a jak nie wiesz, to leć do kasy, weź przewodnik, grzeb w nim i znajdź dzieło, szukając sali i tak dalej. Także to mi się bardzo nie podoba, że nie ma tabliczek. No to wiadomo, to każdy wie, że jest Van Gogh, ale już tamten obraz, no niestety. Dalszy ciąg wystawy czasowej, obraz Idy Applebrook, The Ethics of Desire, etyka pożądania. Maria Lesnik. Judith Bernstein. I Sara Lucas, która na Biennale w Wenecji w 2015 roku miała cały pawilon brytyjski. Instalacja Heidi Blucher. Herrenzimmer, pokój mężczyzn. Praca też site specific, czyli stworzona dla susz. Mirosława Bałki. Narcyz z susz. Przepiękne to jest. Po prostu przepiękne. W kolekcji stałej znajduje się również praca Naziści Piotra Ukłańskiego. Bardzo głośna praca, która była pokazywana w wielu muzeach na świecie. No a teraz znalazła swoje miejsce tutaj. Instalacja Pauliny Ołowskiej, Cafe Bar. Jest jakby rekonstrukcją, znajduje rekonstrukcję kawiarni, która miała powstać w Muzeum Narodowym w Krakowie. Nie zamierzam sobie, słuchajcie, zrobić selfie w łazieneczce, w kibeleczku, ale taki drobny smaczek. Zakochałam się po prostu. W łazience w muzeum są kosmetyki Rituals. Jedne z moich ukochanych kosmetyków. No po prostu bosko. Taka mała rzecz, a taka fajna. Transgresje. Helena Almeida, Karol Lamy i Carly Accardi. Dalsza część wystawy czasowej. I jeszcze raz Monika Sosnowska z perspektywy pierwszego piętra. Klatka schodowa w klatce schodowej. A tutaj praca Laury Grisi i Kiki Gogelnik. W muzeum jest też przestrzeń taka konferencyjna z przepięknym widokiem, a także bistro. Malutkie, ale bardzo ładnie urządzone, takie typowo szwajcarskie, te stare wnętrza. Akcenty regionalne. I do tego ta sztuka nowoczesna. Słuchajcie, to jest bajka tutaj. I koniecznie trzeba przyjechać to zobaczyć. A tam tutaj moi miłośnicy sztuki czekają na lunch. Muzeum jest pełne tajemniczych korytarzyków, które prowadzą do dzieł sztuki. I tutaj Sara Masuger. Również instalacja stworzona specjalnie
dla Muzeum Susz. Integrująca skały, ludzką interwencję, jaskinie, czyli naturalne takie środowisko w Alpach. Przepiękne. Przepiękne. I ta postać powiązana. I tu główna część tej instalacji niesamowitej. Maleńki korytarz, jak dla myszki, który prowadzi bezpośrednio do rzeki. Nie wiem, czy uda mi się to zoomować, pewnie nie. Ale tam już jest rzeka. Przepiękna. Kolejna klatka schodowa. Chyba tej artystki nie muszę nikomu przedstawiać. A po prostu sobie usiądźmy tutaj i popatrzmy. Jeszcze jedna instalacja Jarosława Kozłowskiego. Książki, słowa, myśli. I tu również pozostawiona część architektury, stary odpływ prowadzący do rzeki. Oczywiście nie mogło zabraknąć Natalii LL. Prace Karoli Schneemann. A po drugiej stronie Renate Bertmann. Our vagina. Alina Szepoczniku, po piersie bez głowy. I jeszcze jedna praca, dość wymowna. Alina Szepoczników. Biały szalony kochanek, biały szalony narzeczony. Jedna z ostatnich sal wystawy czasowej, Andrzej Wróblewski. Jego powojenne obrazy są wstrząsające. To jest matka z martwym dzieckiem. Doskonały artysta, taki wyrywający dziurę w sercu. A tutaj Louise Bourgeois. Matka i dziecko. Ponieważ strasznie pada śnieg z deszczem, a moje dziecko mi porwało parasol, to tylko szybciutki rzut oka, jak wygląda ta elewacja od zewnątrz. Niczym się nie wyróżnia od reszty miasteczka. To jest po prostu coś wspaniałego. Tu jest ten duży budynek, gdzie jest kilka pięter wystaw. Tu jest mały, a prawdopodobnie tutaj pod nami znajduje się ten korytarz, którym można przejść. I ponieważ Susz znajduje się tuż obok San Moritz, znaczy tuż, 30 km, to zdecydowaliśmy się, że na kawkę popołudniową podjedziemy do San Moritz. Wyszło słoneczko, słuchaj, Piotrek się śmiał, że pogoda dla bogaczy, bo oczywiście w San Moritz nagle świeci słońce, haha. I tak sobie jedziemy, słuchajcie, przez to San Moritz. Ja nie byłam nigdy wcześniej. Bottega Veneta, Gucci, ale w taką architekturę to wpisane, że nie za bardzo. I tak sobie właśnie myślimy, że jednak to nasze ukochane Bad Gastein jest dużo, dużo ładniejsze. Nie, tutaj ładnie. To miasteczko, tutaj to centrum miasteczka, na pewno jest część starych budynków, ale tak ogólne wrażenie od wjazdu. Jest za dużo architektury z lat 60., 70., a to niestety, zobaczymy jak historia oceni, ale moim zdaniem to nie był najszczęśliwszy okres w architekturze.
żeby było jasne, słuchajcie, nie skreślamy San Moritz. Jeżeli kiedyś będzie jakaś okazja, to przyjedziemy tutaj, wybierzemy jakiś wyjazd tutaj, to przyjedziemy tu na ferie, ale na razie tak robiąc objazdówkę, to często jest tak, że gdzieś jesteśmy i objeżdżamy, to jest o Boże, Boże, jak pięknie, jak fajnie by było tutaj przyjechać na dłużej. Natomiast na razie moje wrażenie z San Moritz jest takie, że sorry, wolę jechać bliżej do Bad Gasztyn, ale tak naprawdę to warunki są super w lat. No i przez to, że jest tak mokro, jest jaki brzydki ten hotel. Takie duże miasto z ładnymi fragmentami, ale jakoś nie wiem, w tej takiej szarej brei. Zresztą ja w ogóle chyba tak naprawdę lubię najbardziej te takie małe. To jest duże, to są duże budynki, 5-6-piętrowe. To jest miasto tak naprawdę. Stefani. Stefani. Stefani, Stefa, zobacz. Nie skończę żadnej myśli przez Was. Wolę takie małe miasteczka ze śliczną, niską zabudową, architekturą. To jest najbardziej romantyczne. Wydaje mi się, że San Moritz najlepiej wygląda na pocztówkach o zachodzie słońca, w takich różowych, wypudrowanych filtrami instagramerek. O matko, i taki mamy malutki problemik, słuchajcie, że nigdzie nam się tutaj nie podoba i nigdzie nie mamy ochoty wypić kawy. Jeszcze Piotrek widział jakiś ładny hotel, gdzie ma ochotę zabrać nas na kawę. Znaczy część z nas, bo część z nas idzie na wodę albo na czekoladę na gorąco. Nie możesz się opanować, to jest Szwajcaria, zaraz cię zaaresztują. No tu jest na przykład bardzo ładnie. Ale poważnie, w porównaniu z tymi urokliwymi miasteczkami austriackimi, gdzie nie ma w ogóle tej nowoczesnej zabudowy, gdzie miasteczka zaczynają się chatkami jeszcze z ogrodami, a potem przechodzą w kamieniczki takie z XVI-XVII wieku, no to San Moritz mnie kompletnie rozczarowało. No błagam. Zobaczcie sami. Ten hotel fajny. Ja się zapytam, czy możemy mieć kawę, kofi. Hotel Palace. Jest jakiś kąsek. Ładne, klasyczne wnętrze hotelu. Z widokiem na jezioro, super. Jest akurat czas high tea, więc większość stolików jest zarezerwowanych. Czekamy na jakieś miejsce. No ale ten hotel jest naprawdę uroczy. Aczkolwiek taki dość nadgryziony już zębem czasu. Mamy stolik? I cudownie uroczo podane high tea. Znaczy cudownie uroczo, no tak jak high tea, ale mnie to, słuchajcie, zawsze zachwyca. Uwielbiam. Co tu mamy? Trochę słodyczy, makaroników, oczywiście jakaś brioszka z jajkiem. Kodek, co wziąłeś? Brioszka z łososiem. Stefcia, od czego zaczynasz? Od żelka. Od żelka. Super. Doskonała, urocza herbatka. Polecamy, naprawdę polecamy ten hotel. Muszę przyznać, moi drodzy, że herbatka uratowała troszeczkę naszą opinię o San Moritz. Również dowiedzieliśmy się, dlaczego Gucci, Bottega i te wszystkie sklepy znajdują się w tym brzydkim budynku. Otóż są naprzeciwko tego hotelu, co dużo tłumaczy. Jest tam również jedna z najlepszych galerii na świecie, Hauser & Wirth. Także dość dużo to mówi o tym miejscu. I naprawdę, na herbatkę popołudniową doskonałe. A teraz wracamy do Lax. Zaczął padać śnieg, mam nadzieję, że świeci słońce teraz w Lax dla nas.